wszystkim, witajcie na kanale Malibu w nowym odcinku. Dzisiaj mamy challenge. To będzie noc w labiryncie kukurydzy ze strachami. Ja już się tego boję. Chcieliście, żebyśmy zrobili noc w lesie, ale to jest jeszcze straszniejsze. Przebijamy noc w lesie, robimy noc w labiryncie kukurydzy. Mariusz mnie do tego przekonał. Ja nienawidzę Halloween, ja nie lubię ciemności. A jeszcze tutaj ma ktoś straszyć. Ja się w to nie bawię, ja stąd ucieknę. Ja tego challenge'u nie zrobię, żałuję, że się na to zgodziłam. Ja już się teraz boję. Chcę to zobaczyć Halloween do końca, co tu się będzie dzisiaj działo. Musisz wziąć pieluchy. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to rozbić obóz. Jest wiatr, zbliża się deszcz. To jest totalnie zły pomysł. To będzie chyba najgorsza noc. Jeśli chcecie więcej odcinków na kanale Malibu, to zostawcie 5000 łapek w górę. Dajcie znać w komentarzu, jaki challenge mamy zrobić następnym razem. A jeśli zostawicie bardzo dużo łapek w górę, zrobimy noc w lesie. Jak już wytrzymam noc w labiryncie kukurydzy, to już w lesie na pewno dam radę. Nie tracimy czasu, idziemy rozwijać obóz. Podjeżdżamy z naszym obozowiskiem. Będziemy zaraz się wypakowywać. Zabieramy się za rozbijanie obozu. Chociaż nie jedzę. Dawaj, dawaj, będzie grubo. Zobaczcie, jaką mamy pakę. Mamy całe auto napakowane. Ja nie wiem, jak my to teraz rozpakujemy. No tak, zapakowaliśmy go trochę na dziko, bo nie jest oryginalnie złożony. To tak związane sznurkiem. Jest jedzonko, są Milka boksy. To jest moje przetrwanie. To jest torba przetrwania. Małkocyki, okay. Radio. To jest nasz powerbank, cały magazyn energii, żebyśmy się mogli ładować. O, leciało. Już jestem ucharakteryzowana na Halloween. Już mi starczy. Dobieram. Kolej mi zabrał kapelusz. Oficjalnie obóz rozbity, wracam do domu. Zgubiłaś coś. Jakbym miała bliżej, to bym uciekła. Ale nie mam gruszyków. Dobra, chata jest. O, Miko już wszedł. Nie no, żartuję, tam nic nie ma na razie. Rozbijamy obóz, Mikołaj. Co ty tam masz? Bo dzisiaj będzie zimno w nocy, a ja nie wziąłem żadnego śpiwora. Jak ja będę dzisiaj tutaj spać? Z tymi stogami siano będziesz musiała się przyjąć. To było pocieszające. Mikołaj, ty dzisiaj nie będziesz spał, bo będzie spała sama. A mamy jakieś światełko? Mamy światełko. Duszek, o nie. Ludzie pomyślą, co się stało? Czemu tutaj jest namiot? Śledziki przypięte, będzie można się zaraz tutaj zadomowić trochę. Dzięki temu nie odsunie nam. O, obóz robi specjalnie w takim wyjątkowym za mało. Będzie mi zimno, a zresztą wygodnie, naturalnie, zdrowo na ziemi. Masz izolację od spodu. Ty tutaj zostawię, wsiądę w samochód i odjadę. Już będziesz musiała tutaj zostać. Ci też mogę nawet do samochodu iść. Ja już się zamykam, do widzenia. Na razie. No, spadł ci kapelusz. O, znowu ci spadł kapelusz. Nawet mam poduchy po teraz, przygotowałam się. No już sympatycznie to wygląda. Idę spać. Bardzo tu, ale mam Hermionę. Ja bym się tak na twoim miejscu nie cieszył, bo jak tu się ściemni, to będzie grubo. Ty mi nic nie mów. Ja już się bałam na trampolinie. I ty jak zawsze mnie zostawisz, sobie pojedziesz, ja będę musiała tutaj zostać sama. Ja sobie chyba jak kogoś przeprowadzę jeszcze. Kogo sobie przeprowadzisz? Nie wiem, ściągnę kogoś. Kogoś do pomocy? Pomoc sobie ściągnę. O, dobry pomysł. Zobaczcie, ile osób się już zjeżdża na nocne Halloween. A Iwona w namiocie. Tu jest Iwona w namiocie. Samochody, pole. Ja się trochę zrobiłam głodna, a ja tutaj mam coś fajnego w torbie. Idź wystrasz wszystkich. No, no faktycznie jak Hulk. Prawie. Zobacz to. Co? Chcecie zdjęcie? Chwila przerwy na fotki z widzami w halloweenowych przebraniach. Spotkaliśmy ich naprawdę bardzo dużo. Rozdałam prawie wszystkie swoje zdjęcia. Była chwila na zdjęcia oczywiście, a teraz otwieramy tutaj. Co to jest? To nie jest jadalne. To jest jadalne. Tak? To jest, są żelki w syropie cukrowym. Mózg. To jest coś dla Mikołaja. To jest szalupa na czoło. I jak wyglądam? Jak Bad Girl. Bardzo halloweenowo. Tylko te Barbie ci nie pasuje. Idę na Halloween, ale ja potrzebuję tego koloru. Tata, tata. Jesteśmy w pełni przygotowani na Halloween. Ty też. Kupujemy halloweenowe chłakuci. Najpierw zaczynam od oka. Oko wylosowałem. Dobre. Smakuje mi. Smakuje. Takie mordokleki. Co tam znalazłeś? Mózg. To będą jakieś kwaśne cukierki. Slime, jabłko. Taką czachę mam. Niedobry. Nie zjesz tego, Mikołaj. Mikołaj, pokaż jakie masz zęby. Włóż do buzi. Jakie zęby.
Chodź, zobaczysz pająka. Mikołaj z nami tylko chwilkę będzie na tym challenge'u, bo będzie sobie spokojnie spał. No, co? No, będzie musiał zostać. Labirynt strachu. Całe szczęście to nie jest 24 godziny na mecie, więc mogę chodzić tutaj wszędzie. Tutaj jest wejście do labiryntu z wielkim pająkiem, co już dla mnie świadczy źle. Ja się boję pająka. A tam takie wielkie wejście. Wiatr taki, że tam, o urwę. O matko, co to jest? Na samym przedzie. Goleś wbity w oponę. Butami, nogami, nie wiem gdzie ma głowy, halo. Jesteś tam? Możecie cię uwolnić. A ja mu chyba tak ciepło. To jest w ogóle z róż zrobione. Kiedyś, że strasznie, to jeszcze też zaczyna padać. Tam w środku chyba jest sama. Albo też jakiś koleś zakiszony. Ona słowa. Ten, kto nie płacił za bilety. To mu się zastygło. Zaczaruj go. Misio. Sławny misio. To już swój urok. Ścianka z wydrążonymi kwiatami. Ręcznie drężone. Tutaj w ogóle co nie... Wypnął pestki? Za dużo dyń się zjadło, to się pamiętam. Najfajniejszy jest Pikachu i jeszcze jeden mi się podoba. Z dynią w środku. W nocy będzie fajnie, bo tutaj potem będą one wszystkie zapalone. Można sobie samemu na lampę. Tu leży ten, który nie zapłacił za bilet. Trochę pochodziliśmy, już trochę pozwiedzaliśmy i teraz czas przyszedł na Newcastle Chicken Boxy. Bo jak można spędzić noc na polu kukurydzy i nie otworzyć boxy. Otwieramy i liczymy na Skype. Kula wam pomoże. O, Mikołaj ma świnkę. O, małpa. Małpa. Może coś się uda. O! Świnkę, teraz ty masz świnkę. Będzie Skype. Co to jest? O nie, tacka. Łapka. Będzie? Małka. Małp. Miś. Miś. Co masz? Tacka, o nie. Co to będziesz miał w tej ostatniej? Ja myślę, że będziesz szczęśliwa. Oko! Oko! Jestem pirat! Mikołaj też miał sesję zdjęciową z widzami. Były przytulaski i dużo cukierków. A siekiera czyja? Od chłopaków dostałem. Ojej! Tyle cukierków dostałeś od chłopaków? No. Ojej, przytulasy były, tak? Chyba ci wygodnie, co? A, bo ty cukierki wcinasz. Ja nigdy dyni nie drążyłam. Raczej drążyć nie będę, bo nie mam sprawności ręki manual. Ale tutaj jest w ogóle stanowisko, gdzie sobie można taką dynię wdrążyć, więc dzień dobry, chciałabym zamówić dynię. Już się robi. Motylka bym poprosiła. Dobrze. Jestem bardzo ciekawa, jak się wydrąża dynię. Wielka Baba Jaga. Podobno będzie to trwało 2 godziny. To ma być takie logo z dyni. Ma być takie logo z dyni. Ciekawe, czy wyjdzie. Zlecenie przyjęte. Koteł? Księżyc. Zaraz będzie motyl. Deszcz pada, pogoda robi się nieciekawa. I za chwilę będziemy wchodzić do tego labiryntu i tam będzie się działa magia. Tam czekają na nas upiory, strachy. Zaczyna już się robić ciemno, są zapalone już dynie. To ja już się zaczynam powoli bać. Mam tutaj dziewczyny do pomocy. Przyszły mi z pomocą, żeby przetrwać jakąś tą noc. Hej dziewczyny! Hej! Chodzimy razem zaraz do labiryntu, a tam będzie straszyć. Ja się boję najbardziej! Ja mam dzisiaj gości na moich włościach. Dziewczyny. Siema. Laura, Maja, Alicja. Jak wam się podoba? Wszystko fajnie. Żeby nie było nudno, bo zaraz będziemy wchodzić oczywiście do labiryntu. Mam mózg. Jakby ktoś chciał do jedzenia. Rozkradłeś wszystko. Tutaj mam sztuczne szramy. To ona ochotnika. Ja. O matko, tylko jak to teraz założyć? Co ci się stało w głowę? Nie wiem. Czas na charakteryzację. Ojej. Ja sobie przyklejam tu. Coś mi się stało. Znaczy, o, czoło mi się rozeszło. Ja też. O nie. To jest ostro. Ej, nie boicie się? A wiecie, jak tam piszczą? Ale wiecie, że to jest labirynt strachu. Nie wiem. No pięknie. Wychodzę z namiotu. Zaraz chodzimy do labiryntu strachu. Czeka nas teraz ostra przeprawa. Ta chodzi naprawdę bardzo długo, więc nie wiem, czy wy w ogóle jesteśmy na to gotowe. Uważajcie, bo w środku są żywe strachy i dostały dzisiaj rozkaz. Nie brać nic. Nasz obóz w nocy. Namiot rozbity przy labiryncie. Ale to świetnie wygląda. Wyobraźcie sobie, że to wszystko zostało wycięte ręcznie. Upiornie. Mariusz postanowił nastraszyć dziewczyny. Co to? Co to? Boże. Jezu! Ta maska jest straszna. Taka maska. Czekaj, bo tam też jest taka maska. Zobacz, tutaj też jest ktoś. Drąży motyla. O matko, będzie jeszcze napis? Tutaj jest drążenie dyni po zmroku. Czas na zmianę maski jest z wyświetlaczem. My jesteśmy już przygotowane, dziewczyny, macie latarkę? Jest latarka. Ja mam też czołową. Boicie się? Kto się boi? Ja do góry. A Laura się już boi? Nie, to... Tam podobno w ogóle porywają. Bo tam jest całkowicie ciemno. Mariusz, boisz się? No mega się boję. Chodzimy do labiryntu. Wchodzimy do labiryntu. Patrzcie, one już czekają, a tam podobno jest grubo. Na samą myśl mam ciarki. To ja z tyłu, jak coś to będę uciekać. Ale nie mamy mapy. Właśnie, jak my mamy teraz przejść, jak nie mamy mapy? Ja nie wiem, idziemy na czuja. To będzie długa droga. Nie. Uwaga, postacie i sytuacje przedstawione w filmie są fikcyjne.
Nie boicie się iść pierwsze? A jak ktoś wyskoczy z piłą? Czekaj, tu ktoś jest? Ojej, co to było? Ktoś na bębenku gra. Czy to wtedy co zrobi? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Uciekamy. Ej, dosyć, wiecie co, jeszcze dobrze byłem. Nie, bo jeszcze ktoś patrzył do tyłu, nie? A słyszeliście to? Ja to słyszałam. Ej, a to tutaj tak leżało? Ej, poczekajcie, bo ja też się zacząłem bać. O nie! Co jest grane? Co jest grane? Ej! Co się stało? Padła w krzaki! Wyrwała kolbę. Jak będziemy głośno, to będą straszne, więc trzeba cicho iść. Czyny. Ale to jest straszne, jak horrorze. Ej, mówili, żeby nie brać torebek i żadnych innych rzeczy, bo będą porywać. Coś tu jest. Ja myślę, że ktoś tu jest. Piłę, słyszycie? Idziemy. Jeszcze nie spodziewamy się tego, co nas może tutaj spotkać. Musimy zaznaczać tutaj miejsca. Mamy spray fluorescent. Masz kolbę? Zgubiliśmy się i krążymy w kółko, dlatego musimy zostawiać znaki. Po drodze spotkaliśmy jakąś beczkę. Są to strachy z cukierkami. A tata mówił, nie wiesz cukierku do dawcy. Co my to mamy? Ale nie teraz. Bardzo uprzejmy kościotrup. Tak, dziewczyny biorą cztery armaty na nieproszonych gości. Po dwie na kieszeń. Widać po waszych ranach bojowych, że było ostra. Cicho, ciemno. Mgła. Jakieś światła. Chyba coś słyszałam. Co słyszałaś? Nie wiem, coś słyszałam. Dziewczyny Iwona coś słyszała. Natknęliśmy się na dziwny płot. No nie, no jeszcze nie. Ej, tutaj coś jest. Mariusz, tutaj coś leży. Co to jest? Nie wiem. Wow, chyba chciał przeskoczyć przez to. Poczekaj, boję się wejść. Dobra, chyba stuksiela. To jest naprawdę strasznie jeszcze z tym problem, że my się zgubiliśmy. Ale wiecie co, o tyle jest dobrze, że tutaj spędzamy noc w kukurydzy. Mamy czas do rana, żeby stąd wyjść. Przygotujcie się na coś przerażającego. Chyba kogoś słyszę. Co się dzieje? Co to? Spadać! Nie! 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 Na szczęście udało nam się uciec i ruszamy do wyjścia. Takie jesteście mądre, bo się nie rusza. Idzie tutaj za nami. Czemu tak mówisz? Obserwuj. Co się dzieje? Co? Co się dzieje? Co was wystraszył? Nie wiem, ale... Zaczęłam uciekać, bo dziewczyny zaczęły uciekać. Normalny ty jesteś! Boże, sobie spokojnie przyjść! Labirynt. Nie zawahamy się jej użyć. Jak to? To jest ten, który... Nie korzystał z mapki. Od godziny krążymy w kółko. Moja wina! Ej, za dobrze jesteśmy! Myśleliśmy, że to koniec, ale okazało się, że najgorsze jeszcze przed nami. Ej, tu! Mariusz, zgubiliśmy się, ja nie wiem, gdzie mamy teraz iść, ja się boję! Zabłądziłem. Zgubiliśmy się w nocy na polu kukurydzy. Aż czachać się śmieje. Czemu to tutaj leży? Żeby sobie buty wytrzeć. Co, może coś pod tym jest? Poczekaj. Albo kogoś zawijali. I czemu tutaj, co to tam jest? Co to jest? Drzwi? Drzwi? Tego nie było tutaj. Poczekajcie, poczekajcie, to są drzwi otwarte. A ty, Laura, czemu? Ja się boję. Nie bój się chować. To jest toj toj. Otwarte.
dnia, Mario. W naszej drodze powrotnej znaleźliśmy dynię. Wow. Ale koza! Motyl Marivo? Skąd to nie wiedzieć, że tutaj będziemy? A to jest nagroda. O matku, jak to ciężkie jest. Dla przebyty labirynt. Zobaczcie, jak ładnie nam zrobili. Arcydzieło! Jakoś zaraz wyjdę, bo powiem wam, że się zdyszałam i kolka mnie złapała od tych strachów. Naprawdę. To nie jest dla mnie. To nie są dla mnie. A teraz idziemy na hot doga. Wychodzę z tego labiryntu. Ale masz łup. To Halloween musi wytrzymać. A na sam koniec jeszcze bardzo dobre jedzonko. Zupka jest sztos. Jemy, dziewczyny już też. Jak dziewczyny emocje? Kto wam się najbardziej podobał? Który strach? Wszystkie. Joker był najlepszy. Boże. Ale sprawnie wyszedł ze swojej wpadki. Dokładnie. My już wyszliśmy z labiryntu, zjedliśmy sobie coś. Jestem zmęczona, wystraszona i jeszcze tutaj mam spędzić całą noc. Sama. Gaszą światło, nikogo nie będziemy. Ja już mam dosyć. Jeszcze mnie czeka noc. W namiocie. W labiryncie kukurydzy w namiocie. Nikogo zaraz nie będzie i ja zostanę tutaj sama. Idę spać. Masę mi! Pająki niestraszne. Idę spać. Staliśmy sami na polu kukurydzy, jest późno w nocy, Iwona siedzi w namiocie, ja na chwilę wyszedłem, tutaj dynie dalej się palą. Iwona, pokaż się, jesteś tam czy cię nie ma? Jestem! Chałupę! Bo już prawie spałam! Otwieraj chałupę! Halo! Trzeba kurczę spać, bo jest zimno, a my trochę za mało rzeczy widzieliśmy. Kleje się cało. Jestem zmęczona, wystraszona. Dobrze, że mam lampkę Harry'ego Pottera. Wzięłam za mało poduszek, wzięłam za mało kocyków, jest mi twardo, jest mi zimno. Chodzi mi tu jakiś wielgachny pająk. Gdzie? Tu! O kurczę, ale pajączek nas odwiedził. Potraktuj. O, patrz, idzie sobie. Idzie pająk. Nie, bo zaraz przyjdzie do mnie Mariusz. Tu jest Iwona, a tu jest pająk. Tu jest Iwona. A tu jest pająk. Zamykam i idę spać. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! O, ratunku! O, nie wiem, gdzie biegnę. Nie dam się złapać.